W Budach Głogowskich otwarto dzisiaj Centrum Rehabilitacji Dzieci Donum Corde. Ośrodek do tej pory zajmował się pacjentami dorosłymi. Teraz ma nowoczesny sprzęt dla najmłodszych, którzy będą mogli korzystać m.in. z urządzeń do reedukacji chodu oraz egzoszkieletu dziecięcego. Jedynego w Polsce i czwartego na świecie. Tak Nela stawiała swoje pierwsze kroki. Pięcioletnia dziewczynka, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim, rehabilitowana jest od 7 miesiąca życia. Na turnusy rehabilitacyjne do tej pory jeździła m.in. do Kielc i do Warszawy. Teraz wieloaspektowa terapia dostępna będzie znacznie bliżej. Czekaliśmy na taki ośrodek, który będzie gdzieś tutaj niedaleko, że będziemy mogli w każdej chwili sobie wrócić do domu, że będziemy mogli sobie dojechać, że ktoś nas będzie mógł odwiedzić. Z nowo otwartego oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci w ośrodku Donum Corde cieszy się również mama 3-letniej Rity. Jest piękna sala doświadczeń światła, która zrobiła na nas bardzo duże wrażenie, a Ritka ma duży problem ze wzrokiem, więc jest to nam bardzo potrzebne, więc miłą chęcią będziemy korzystać. W placówce w Budach Głogowskich rehabilitacja dzieci opierająca się o najnowocześniejszy sprzęt przebiegać będzie w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym. Mamy możliwość skorzystania z RoboGate'u, z Neuroformy. Są to sprzęty, gdzie tak naprawdę do dostosowania pacjenta w rehabilitacji. No i przede wszystkim mamy możliwość wykorzystania egzoszkieletu dziecięcego, który jest potrzebny podczas reedukacji chodu u pacjenta. Konstrukcja tego urządzenia pozwala terapeucie angażować też całe ciało pacjenta do terapii. Czyli pacjent też ćwiczy ręce, pacjent ćwiczy tułów, pacjent poprawia wydolność, więc jedna taka sesja terapeutyczna w egzoszkielecie dla dziecka to jest taka ogólnoustrojowa terapia usprawniająca. W poniedziałek na oddziale pojawią się pierwsi mali pacjenci, kwalifikowani na terapię na podstawie dokumentacji medycznej.